chcemy wysłać komuś dużo większy plik? Z pomocą przychodzi WeTransfer.com, który pozwala na przesłanie na serwery usługi plików do 2 GB za jednym razem i będą one przechowywane przez kolejne 7 dni. Jak wrzucić pliki na WeTransfer? Otwórz swoją przeglądarkę internetową i wpisz adres WeTransfer.com. Twoim oczom ukaże się prosty interfejs strony. Aby dodać pliki, kliknij Add Files i wybierz pliki, które chcesz udostępnić. Do wyboru masz dwie opcje. Udostępnienie poprzez wiadomość e-mail wysłaną wprost z WeTransfer lub utworzenie linku umożliwiającego pobranie udostępnionych plików. Zdecydowanie preferuję opcję utworzenia linku, ze względu na to, że możemy go wysłać w dowolny sposób. Gdy wszystko jest gotowe, wystarczy, że klikniesz niebieski przycisk Transfer. Czas przesyłania plików zależy od ich wielkości oraz szybkości Twojego łącza. Po zakończonym wrzucaniu plików na serwer możesz skopiować link i wysłać pliki innym osobom. Pamiętaj, że przechowywane są one na serwerze przez 7 dni.